Witam. Dzisiaj zabieram Was w kosmiczną podróż. Dowiecie się, co to jest kosmos, czym jest Słońce, jakie planety krążą wokół Słońca. Jesteście gotowi? Startujemy! Co to jest kosmos? Kosmos to gwiazdy i planety. Jest ogromny i wciąż niezbadany. Ale 8 planet bardzo dobrze znamy. One nieprzerwanie krążą wokół Słońca. A Słońce to gwiazda jasna i gorąca. Merkury jest najmniejszy i krąży powoli. Następnie Wenus, widoczna z daleka, to najgorętsza planeta. Potem jest Ziemia. To tu mieszkamy. Na niej powstało życie. A za nią Mars jest w kolorach czerwieni. Sporo tu skał i kamieni. Jowisz z wszystkich największy, z wielką czerwoną plamą. Saturn ma 7 pierścieni. Barwami tofi się mieni. Uran, błękitna kula, jakby mgłą otoczona. A na końcu Neptun na końcu wiruje. Tu zimno nie ustępuje. Spróbuj odpowiedzieć na pytania. Co to jest kosmos? Kosmos to gwiazdy i planety. Czym jest Słońce? Słońce jest gwiazdą. Która planeta jest najmniejsza w Układzie Słonecznym? Najmniejszą planetą w Układzie Słonecznym jest Merkury. Na której planecie powstało życie? Życie powstało na Ziemi. Tu mieszkamy, tu uczymy się. Tu mamy swój dom. Jakiego koloru jest czwarta planeta i jak się nazywa? Czwartą planetą w Układzie Słonecznym jest Mars w kolorze czerwonym.
Która planeta jest największa? Moja podpowiedź ma czerwoną plamkę. Największą planetą z czerwoną plamką jest Jowisz. Która planeta ma 7 pierścieni? Siedem pierścieni ma planeta Saturn. Która planeta wygląda jak niebieska kula? Niebieską kulę przypomina Uran. Która planeta jest najdalej położona od Słońca? Najdalej od Słońca położony jest Neptun. Czy potrafisz wymienić planety krążące wokół Słońca? Spróbuj odpowiedzieć. Myślę, że poradziłeś sobie z odpowiedziami. Brawo! A jeżeli nie, to spróbuj jeszcze raz. Do usłyszenia, pa, pa.